Serwis informacyjny 5 września, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam. Wałbrzyska palmiarnia stała się własnością gminy. Jednostką zarządzającą wedle wcześniejszych zapowiedzi będzie przedsiębiorstwo Zamek Książ. Palmiarnia obok Zamku Książ jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wałbrzycha. Niestety czas nie był dla niej łaskawy i z każdym rokiem jej stan się pogarszał. Jedynym ratunkiem dla tego zabytku było przekazanie go w nowe ręce gospodarzowi, który zainwestuje w generalny remont i przywróci dawną świetność. Pomimo, że od momentu wystawienia jej na sprzedaż odbyło się aż 12 przetargów, to żaden z nich nie został rozstrzygnięty ze względu na brak chętnych. Dopiero 5 września do kolejnego przetargu przystąpiła gmina Wałbrzych i kupiła obiekt za 2 400 000 zł. Prawdopodobnie od tej ceny będzie obowiązywał 50% upust ze względu na zabytkowy charakter nieruchomości. Udało nam się wstępnie, bo to dopiero potwierdzi akt notarialny, wyjednać znaczne upusty, wyjednać umorzenie należności wobec agencji nieruchomości, które gmina miała wobec agencji nieruchomości, więc można powiedzieć, że znaczną część otrzymujemy tego obiektu za darmo. Chodzi o około 800 tysięcy złotych, które gmina miała zapłacić agencji za wybudowanie na ich terenie drogi wokół Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozostała kwota ma być spłacana w ratach przez następne 4 lata. Obiekt jednak wymaga znacznie większego wkładu finansowego. Generalnego remontu wymaga przede wszystkim system ogrzewania, bez którego nie przetrwa wiele gatunków roślin. Musimy przygotować przede wszystkim całą dokumentację na remont kotłowni, bo w przyszłym roku to jest nasze główne zadanie. No i na pewno całkowicie zmienić zaplecze socjalne. Znaczy w tej stanie, w którym w tej chwili to przejmujemy, no nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek tutaj mógł pracować, więc to są rzeczy. Na już przyszły rok to przede wszystkim kotłownia. Tu jest stara kotłownia węglowa, nieekologiczna, mocno awaryjna, więc to są takie zadania na już na te najbliższe miesiące, a docelowo w zasadzie cała palmiarnia musi zostać przebudowana. Jednak ani gmina, ani Zamek Książ nie dysponują wystarczającymi środkami, by samodzielnie wykonać wszystkie niezbędne prace. Prezydent zapowiada, że będzie szukał pieniędzy na zewnątrz. Będziemy szukać tych środków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Ministerstwie Ochrony Środowiska, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale to jest wszystko przed nami. Tutaj główną wartością jest ta zieleń tak naprawdę, a nie te obiekty w tej chwili w tym stanie, którą są, więc staniemy na głowie, żeby tą zimę przetrwać. Na pewno to nie będą rozwiązania docelowe, jak Państwo tutaj dostrzeżycie słomę rozłożoną na palmiarni, to może to nie będzie zbyt efektowne, ale przede wszystkim na tą ziemię musi być efektywny. My tą ziemię po prostu musimy przetrwać. Pan prezydent zaczął od ratowania palmiarni i tak naprawdę to jest nasze zadanie, więc zrobimy wszystko, żeby ją przez tą zimę uratować, a od przyszłego roku rozpocząć jej modernizację, tak żeby docelowo to był, żeby nie tylko nie chodziło o to, że tej zieleni się tu nic nie stanie, ale żeby to po prostu był atrakcyjny obiekt turystyczny. Dla Wałbrzyszan i przyjeżdżających tu turystów najważniejszą informacją jest to, że palmiarnia w końcu znalazła nowego właściciela. Jeśli w ciągu najbliższych lat uda się pozyskać pieniądze na jej renowację, ponownie stanie się obok Zamku Książ wizytówką miasta. Ponad 2 800 000 zł pozyskało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu na usunięcie niebezpiecznych odpadów z Boguszowa Gorc. Zalegająca od 22 lat hałda, na której znajduje się rtęć, powinna zniknąć na wiosnę przyszłego roku. Stłuczkę rtęciową przywieziono do Boguszowa Gorc z rzeszowskich zakładów lamp samowyładowczych w 1990 roku. Ponad 1600 ton materiału miało zostać przemielone w kopalni barytu i wysłane do Afryki, gdzie posłużyłoby jako materiał do budowy dróg. Ostatecznie przerobiono i wywieziono jedynie 800 ton stłuczki. Kopalnię barytu zamknięto, a resztę trującej substancji pozostawiono zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Problem polega z taką rtęcią na tym, że ona właściwie przenika w środowisku do roślin, do zwierząt, przenosi się z wodą. Tam właściwie po sąsiedzku znajdują się ogródki działkowe, znajdują się jakieś pola uprawne, łąki, na których są wypasane krowy. I tak naprawdę obawiam się tego, że te tereny zostały w jakiś tam sposób skażone. Po likwidacji kopalni działka z trującą substancją przekazana została Skarbowi Państwa, jednak żadna z państwowych instytucji nie poczuwała się do odpowiedzialności za niebezpieczne odpady. Ostatecznie po 22 latach Starostwo Powiatowe otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 2 850 000 zł na wywiezienie rtęci.
Jesteśmy na ostatniej prostej, aby tą sztuczkę zutylizować. Mamy przyznaną dotację od pana wojewody w wysokości 800 tysięcy złotych. Jesteśmy po piątkowych negocjacjach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Złożyliśmy kilka tygodni temu wniosek. Piątkowe negocjacje zakończyły się sukcesem. Po negocjacjach mamy przyznaną kwotę 2 850 tysięcy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rtęć powinna zostać wywieziona na wiosnę przyszłego roku. Zostanie zasypana czymś tam chemicznym, zostanie przetworzona do innego kodu zagrażającego i dopiero wtedy będzie mogła być wywieziona. Zdaniem ekologów, po tak długim okresie składowania rtęć wchłonęła się już w środowisko i nawet po likwidacji hałdy teren pozostanie na wiele lat skażony. Jeśli nawet elementy szklane, w którym ta rtęć się znajdowała, zostaną usunięte, no to ja mam takie obawy, czy tak naprawdę zagrożenie minie, ponieważ w ciągu tego czasu właściwie prawdopodobnie ta okolica tego miejsca, gdzie to było składowane, została już skażona. I moim zdaniem, no to też trzeba by było podjąć badania, które tak naprawdę stwierdzą, czy tak jest, czy też nie. Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Nowego Miasta otworzyło kolejny cykl spotkań po przerwie wakacyjnej. Prezydent chce spotykać się z Wałbrzyszanami w różnych dzielnicach co kilka miesięcy. W spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Miejskiego Zarządu Budynków czy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na początku spotkania prezydent poinformował mieszkańców o tym, co ostatnio udało mu się załatwić. Rozpoczął od tego, że szkoła numer 23 ma odpowiednią liczbę uczniów i nie grożą jej żadne zmiany, ale niepokoi go zdewastowany teren na jej zapleczu. Zapowiedział do 40 miejsc pracy dla kobiet w powstających żłobkach, mówił o zmianach w policji na Nowym Mieście, ma być jeden komisariat na Psim Polu, mniej administracji i więcej funkcjonariuszy. Zapowiedział w dalszej przyszłości remont stadionu, licząc na dotacje z Ministerstwa Sportu. Na razie, jak mówił, nie można w Wałbrzychu myśleć o kolejnych wielkich inwestycjach ze względu na kryzys. Przypomniał też, że w bliższej przyszłości czekają nas zmiany w transporcie miejskim. Jeśli chodzi o mieszkania, Roman Szełemej zapowiedział, że na Nowym Mieście powstaną dwie nowe kamienice przy ulicy Staszica po wyburzeniu budynków zniszczonych przez szkody górnicze. Mieszkańcy wyrazili jednak obawy, czy to miejsce jest wystarczająco bezpieczne. Skargi i problemy mieszkańców dotyczyły przede wszystkim stanu ich posesji, ale także kursowania autobusów, terenów zaniedbanych czy bieda szybów. Chodzi o oświetlenie ulicy naszej 11 listopada od placu Górnika wzwyż. Tak, jest przepiękne oświetlenie, z tym, że jest włączane bardzo późno. Tym bardziej tam są sklepy, ludzie wracają z popołudniowej pracy i jest włączane bardzo późno. Prezydent zapowiedział, że zegar, który reguluje oświetlenie, jest tak ustawiony jak w innych polskich miastach. Wkrótce jednak na niektórych ulicach może być zainstalowany system, który będzie sterował oświetleniem w zależności od natężenia ruchu. Nie bardzo zgadzam się z tym, żeby świecić wcześniej, bo musimy wszyscy za to płacić. A każdy ekolog przyjdzie i powie: panie prezydencie, pan niszczy środowisko, bo pan niepotrzebnie pali żarówki. Więc chciałbym, żeby zrozumieć tą jakby dwie strony medalu. Mieszkańcy mówili o bałaganie i piciu alkoholu na opuszczonym stadionie i o ulicy Ceglanej, gdzie również jest pełno śmieci i nieużytkowane ogródki działkowe, na których gromadzi się podejrzane towarzystwo. Mogę zadeklarować, że zatrudnienie strażników miejskich będzie rosło. Stopniowo, jak będą się zmniejszały etaty w urzędzie, bo odchodzą ludzie na emeryturę, na rentę, rezygnują z pracy. Staram się nie zatrudniać nowych, czasami dać trochę wyższe wynagrodzenie tym, którzy pracują, a będę chciał liczbę strażników zwiększyć. Ale proszę Państwa, ja nie mam złudzeń i Państwo, żebyście nie mieli złudzeń. Trzeba by było mieć tysiące strażników, żeby upilnować tej wielkości miasta. O pomoc prezydenta prosili też lokatorzy budynku przy ulicy 11 listopada 192, gdzie ciągle zalewane jest podwórze, nie mogą przejść do ulicy suchą nogą. Woda stoi także w komórkach, a zimą zamarza. Budynek jest też popękany. Oczywiście pan Małecki zapisał to, my sprawdzimy, czy tam nie trzeba spiąć tego domu, trzeba go ustabilizować. Ale proszę państwa, ja mam codziennie, na każdy rok mam wniosków remontowych w Wałbrzychu na 100 milionów złotych, a możemy przeznaczyć na remonty 10.
I tak jest taniej teraz w MZW niż 2 i 3 lata temu, więc możemy więcej wyremontować mieszkań. Ale zwyczajnie, ja to mówię całkiem otwarcie, nie stać nas na wyremontowanie wszystkich mieszkań w Wałbrzychu. Pani Agata, matka dwójki dzieci, pytała o place zabaw. Ja z dzieckiem 4-letnim jeżdżę do Szczawna-Zdroju, do Parku Szwedzkiego, na Piaskową Górę, na Nowym Mieście. Przez 20 lat nie powstało żadne porządne taki plac zabaw dla dzieci, żeby te dzieci mogły się gdzieś bawić, rodzice z tym. Tu okazało się, że rozwiązanie pojawi się już wkrótce. W Parku Sobieskiego powstanie plac zabaw za około 100 tysięcy złotych, a do końca roku ma powstać kolejny plac w programie Radosna Szkoła przy szkole numer 23. Ten ma być dość spory i kosztować 120 tysięcy złotych. Kolejny problem mieszkańców Nowego Miasta zgłosił pan Tadeusz, na co dzień śledzący poczynania nielegalnych kopaczy. Jak mówił, teren za szkołą jest tak zryty i skopany, że nie da się tam wejść. Usuwa się ziemia, a wszędzie leżą śmieci. Ja to obserwuję na bieżąco, panie prezydencie. Nie są zatrzymywani, byli tylko w tym roku, na tamtych działkach byli tylko raz zatrzymani. Trzeba byłoby naprawdę setki policjantów i setki strażników, żeby to opanować. Problem jest o charakterze przestępczym. Policja mniej lub bardziej, ale stara się to ukrócić. Ale też trzeba powiedzieć, dlaczego oni kopią? Bo od nich ktoś to kupuje. A kto kupuje? No kupują mieszkańcy Wałbrzycha, bo im po prostu jest taniej kupić taki węgiel. Jedynym sposobem będzie zlikwidować w ogóle piece węglowe i wprowadzić gazowe. Ale to trzeba upłynąć 20 lat czy 30. Mieszkańcy dowiedzieli się też, że w najbliższym czasie czekają nas podwyżki cen biletów autobusowych. Ceny nie były podnoszone już od kilku lat, a wraz z nowym taborem i rozkładem jazdy wzrośnie opłata za przewóz, ale nie będzie to bezpośrednia podwyżka, a rozwiązania taryfowe i bilety minutowe. Ma się też pojawić zewnętrzna firma sprawdzająca bilety, bo poprzedni nieefektywni konduktorzy narazili miasto na stratę w wysokości 350 tysięcy złotych rocznie. Zablokowane drogi, ewakuacja 6 gospodarstw rolnych z okolic Wałbrzycha. Tak będą wyglądały ćwiczenia na wypadek epidemii pryszczycy. Do tej pory ćwiczenia miały charakter teoretyczny. Teraz przyszedł czas na zajęcia praktyczne, a ćwiczenia już w czwartek. W akcji wezmą udział służby 4 powiatów, Wałbrzyskiego, Świdnickiego i Dzierżoniowskiego, a także sąsiedzi z Czech. Ćwiczenia największe tego rodzaju w tej części Polski w ostatnim czasie dotyczą zagrożenia pryszczycą. Mam nadzieję, że taka sytuacja na co dzień nie będzie miała miejsca, a to, że na naszym terenie służby zostaną dobrze przeszkolone, myślę, że w przyszłości, jeśli ewentualnie takie zdarzenie byśmy mieli, będziemy dobrze do tego przygotowani. Najlepsi specjaliści z całej Polski, najlepszy sprzęt zjechał na nasz teren. A oto scenariusz akcji. Starosta Wałbrzyski otrzymał zawiadomienie o zagrożeniu. Podejmuje decyzję o zwołaniu wszystkich służb. Uruchomione zostają procedury, a z zarażonych gospodarstw muszą zostać ewakuowane zwierzęta. Będzie również odkażanie i bielenie obór. Zwierzętom oczywiście nic się nie stanie, za to rolnicy będą musieli uporządkować pomieszczenia, więc dlatego chętnie zgodzili się na udział w symulacji. Ciągłe zagrożenie pryszczycą istnieje w Europie, dlatego że mamy ją stacjonarnie występującą w Turcji. Niedawno była w Bułgarii. Stamtąd się cofnęła, co prawda, ale w ostatnim dziesięcioleciu mieliśmy wielkie straty, jakie przyniosła w Wielkiej Brytanii, gdzie ogromna ilość pogłowia bydła i zwierząt parzystokopytnych, czyli świń, owiec, kóz, musiała ulec zabiciu. W Polsce koszty zwalczania epidemii ptasiej grypy kilka lat temu wyniosły około 20 milionów złotych, więc środki wydane na tego typu ćwiczenia mają zapobiec znacznie większym stratom. Liczy się czas, bo pryszczyca rozprzestrzenia się błyskawicznie. Inspekcja weterynaryjna jako sama nie da rady zwalczyć tej choroby bez wspomagania innych służb, straży i inspekcji. Do tego współdziałania niezbędne nam są również samorządy, tak jak starostwo, jak urzędy gmin, również policja, straż pożarna, sanepid, inspekcja transportu drogowego i każda inna służba ochotnicza, straż pożarna jest również włączana w zwalczanie chorób zakaźnych. Ćwiczenia obejmują szereg działań. Musi zostać wskazane ognisko epidemii i odnalezione źródło jej występowania, a później teren zostaje zamknięty. W tych obszarach są określone rygory. Na obrzeżu do tych obszarów ma dostęp, wejście do tych obszarów określona grupa osób. Nie można się przemieszczać tak jak do tej pory swobodnie. Jest rozporządzenie, które nadaje uprawnienia, że możemy ograniczyć ruch i ludzki, i zwierząt. I to robimy.
Ponieważ epidemia wybuchnie we wsi Niedźwiedzica w gminie Walin, kierowcy muszą liczyć się z blokadą dróg przez policję w godzinach od 10 do 14 objazdami. Może się im nawet przytrafić odkażanie auta, ale jak zapewniają pracownicy starostwa, będzie to tylko nieszkodliwe umycie środkami używanymi w myjniach. Teatr dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego powraca ze swoimi spektaklami po wakacyjnej przerwie. Inauguracja nowego sezonu odbędzie się w sobotę w amfiteatrze. Wielkie, totalne, teatralne otwarcie, które będzie miało miejsce 8 września, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 17. Zapraszam naszych widzów, Wałbrzyszan, wszystkich, którym teatr jest bliski. Przedstawimy Państwu nasze plany repertuarowe na najbliższy sezon. Przedstawimy credo teatralne na ten sezon, czyli hasło Zapomnij zostanie rozwinięte. Zaprezentujemy po raz pierwszy cały zespół aktorski, jak i pracownicy teatru zostaną przedstawieni publiczności tego dnia. Będzie można zadawać pytania, bo będzie to taka otwarta konferencja prasowa, w której publiczność będzie mogła uczestniczyć aktywnie. Będzie można właśnie zadać pytanie, wrzucić swoją uwagę do repertuaru teatralnego, zrobić fotografię sobie pamiątkową z aktorem. Pierwszym spektaklem tego sezonu, który rozpocznie sezon Zapomnij, będzie spektakl Sorry Winnetou, na który zapraszamy już w piątek, sobotę i niedzielę. W piątek i sobotę o godzinie 19, natomiast w niedzielę o godzinie 18. Sorry Winnetou to western teatralny. Zobaczymy kowbojów, zobaczymy Indian, zobaczymy nawet pociąg. A czy to będzie tak naprawdę wszystko, jak w tradycyjnym westernie się u nas działo, to przyjdźcie Państwo, sprawdźcie, zapraszamy. Uroczyste odczytanie największego poematu Adama Mickiewicza, inscenizacje oraz wystawa prac ilustrowane Soplicowo to tylko niektóre atrakcje, które będą towarzyszyły akcji Narodowe Czytanie Pana Tadeusza w Wałbrzychu. Już 8 września na Placu Kościelnym oraz w urokliwych ogrodach muzeum spotkają się wszyscy fani słynnego 13-zgłoskowca. Ogólnopolską akcją swoim patronatem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Narodowe Czytanie Pana Tadeusza odbywa się w kilkunastu miastach całego kraju. Wałbrzych również włączył się w uroczyste obchody 200. rocznicy wydarzeń, które rozgrywane są na kartach mickiewiczowskiego poematu. Muszę powiedzieć, że z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do tego Biblioteka Publiczna pod Atlantami, Muzeum Wałbrzyskie i wiele osób, które chcą w tej uroczystości, w tym Narodowym Czytaniu Pana Tadeusza uczestniczyć. Jest to wciąż kanon dobrej polskiej literatury, mimo że jest traktowany jako lektura i nie zawsze w oczach młodzieży jest dobrze oceniana, bo jest niełatwym tekstem, nadal cieszy się ogromną popularnością. Obchody rozpoczną się około godziny 11 na Placu Kościelnym, przyległym do Miejskiego Rynku. O 14 z kolei goście przeniosą się do muzealnych ogrodów, gdzie w korespondującej z epopeją oprawie odczytane zostaną fragmenty dzieła. Wysłuchamy znakomitych wałbrzyskich aktorów jak Adam Wolańczyk, Anna Jezierska i Paweł Pawlik. Odczytywać Pana Tadeusza będą również władze miasta, powiatu, instytucji państwowych, młodzież oraz sama publiczność. Mamy nadzieję, że w sobotę najbliższą uda nam się muzeum i muzealne ogrody choć troszkę zamienić w Soplicowo, no, głównie chyba za sprawą osób, które będą czytały Pana Tadeusza. No, na pewno jest to takie bardzo ciekawe miejsce klimatyczne w centrum Wałbrzycha, zaciszne, więc uznaliśmy, że po tej części, nazwijmy to oficjalnej na Placu Kościelnym, dalsza część imprezy będzie odbywała się w naszych muzealnych ogrodach. Chcemy zaproponować zarówno odgrywanie scen pantomimicznych i obejrzenie właśnie takiego wydania interpretacji Pana Tadeusza, ale również będą mini konkursy na odgadywanie postaci z Pana Tadeusza, będzie też układanie puzli. Na Placu Kościelnym zaprezentowana zostanie również wystawa Jacka Czarnika i Małgorzaty Laszczak, ilustrowane Soplicowo, przedstawiającej rysunki do wszystkich edycji książki. Narodowe Czytanie Pana Tadeusza już w sobotę 8 września od godziny 11. Już od października uczniowie szkół w Jeleniej Górze i okolicach będą mogli wziąć udział w projekcie edukacji audiowizualnej realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom ważnych i ambitnych filmów oraz zachęcenie do dyskusji o nich.
W Jeleniej Górze projekt Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej są realizowane już po raz szósty. W poprzednich latach uczestniczyło w nich ponad 27 tysięcy uczniów. Kinolot jest jednym z pierwszych kin w Polsce, które w 2007 roku zdecydowało się na realizację projektu edukacji filmowej. Podstawowym zadaniem jest upowszechnianie kultury filmowej, przygotowanie młodego widza do odbioru tej rzeczywistości dzisiejszej poprzez spojrzenie twórców lat poprzednich. Wspiera ten program m.in. Andrzej Wajda, Jerzy Sztur, Krzysztof Zanussi, czyli tak naprawdę postaci polskiego kina, o których mówi cały świat. Szczególnie zaangażowani w projekt są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz Gimnazjum nr 3 z Jeleniej Góry, którzy uczestniczą w programie od samego początku. Uczestnictwo w edukacji filmowej dało mi możliwość obejrzenia filmów, o których tytułach nawet nie słyszałam, a są to filmy, są to nowości filmowe kina światowego. Projekt powstał z myślą o młodych widzach, którym daje dostęp do ambitnego, niekomercyjnego kina, spotkań z gośćmi, multimedialnych prelekcji, dyskusji i warsztatów oraz interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych. Jest odpowiedzią na potrzebę, której nie zaspokajają do końca ani rodzice, ani edukacja filmowa w przeciętnej polskiej szkole. Na pewno pokazuje im, że istnieją różne sposoby patrzenia na świat. Na pewno pozwala nam też podejmować różnego rodzaju dyskusje na tematy, o których byśmy być może nie rozmawiali, bo często one są takimi tematami, o których nie mówi się. Wstydliwe jest jakby mówienie na pewne tematy. Idea projektu jest prosta. Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany z oferty cykl i od października do czerwca raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed pokazem odbywają się prelekcje, a nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas lekcji. Ważne jest, że coś takiego jest promowane, że tego typu warsztaty są organizowane w Jeleniej Górze? Jasne, że tak, bo większość ludzi w ogóle nie wie, że są takie filmy, a te filmy są naprawdę bardzo wartościowe, bo nie są po prostu takim zwykłym kiczem, który się ogląda, ale dają nam dużo do myślenia i do po prostu, jak oglądamy ten film, to mamy się nad czym zastanawiać. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w kinach, w których realizowany jest projekt oraz poprzez stronę www.nhef.pl. Na stronie znajduje się również kilka list kin oraz formularze zgłoszeniowe. Rekrutacja trwa do końca września. To już wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejną porcję informacji zapraszam jutro na godzinę 17:15. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.